mamy 70 wystawców, 70 stanowisk z różnego rodzaju rękodziełem, jak również kilka stanowisk z miodami, z swojskimi wyrobami typu pieczywo, sery, mięso, kiełbasy. Ponad 70 stoisk. Ludzie z całego kraju praktycznie, bo mamy tutaj i z panią spod Warszawy, i mamy pana z Gdańska, także z różnych zakątków. I w tym roku również mamy bardzo wielu znowu klientów też ze strony czeskiej, także bardzo mnie to cieszy. Tak każdym razem jest coś nowego. Dzisiaj na przykład odkryłam, pomimo tego, że już troszeczkę jarmarków tego typu zwiedziłam z rękodziełem, dzisiaj odkryłam piękne świeczniki, które są w zasadzie malowane prądem. Drewniane świeczniki, które mają wzory malowane prądem. Come on.